Pierwszego dnia wiosny wszystkie drzewa w sadzie rozkwitają. Wraz z rozkwitem drzew populacja szarańczy, które żywią się kwiatami, szybko rośnie. Populacja szarańczy zostaje pomnożona przez 5 co każde 22 dni, co można przedstawić za pomocą funkcji L, która zależy od czasu T mierzonej, czas jest mierzony w dniach. Przed pierwszym dniem wiosny liczebność populacji szarańczy wyniosła 7600. Zapisz funkcję, która przedstawia populację szarańczy po upływie T dni od pierwszego dnia wiosny. Jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego zrobienia zadania. No a my tutaj spróbujemy je rozwiązać i potem sprawdzimy sobie odpowiedź. No dobrze, czyli co my tutaj wiemy? Więc tak, może wykonajmy taką tabelkę, żeby sobie tutaj zorientować się, co się dzieje i może na podstawie tej tabelki właśnie pojawi się przed naszymi oczami ten wzór na tę funkcję. Czyli tu będzie czas od pierwszego dnia wiosny w dniach, czyli czas będziemy mierzyć w dniach. No a tu będzie L, czyli liczba szarańczy. No i czas jest mierzony w dniach od pierwszego dnia wiosny. Czyli pierwszy dzień wiosny to jest czas 0. Może trochę innym kolorem. Pierwszy dzień wiosny to jest czas 0, a populacja szarańczy wynosi 7600. Dobrze, jakie mamy dalsze informacje? Że co każde 22 dni, aha, czyli czas, ważne są te upływy czasu co 22 dni, czyli mija 22 dni, czyli czas, czyli 22 jest T teraz i teraz co? Populacja szarańczy zostaje pomnożona przez 5, czyli po upływie 22 dni, no było tyle, ile na początku, razy 5, teraz jest 5 razy więcej. No dobrze, tak? To teraz mija następne 22 dni. No to znaczy, że dni mamy 44 i populacja szarańczy znowuż się mnoży przez 5, czyli na początku tego drugiego okresu było tyle. No i wiemy, że przez w ciągu 22 dni zwiększa się liczba 5-krotnie, czyli teraz jest 7600 razy 5 do kwadratu. No, mijają kolejne 22 dni, chyba już widać, co się dzieje, ale zróbmy jeszcze raz. Mija kolejne 22 dni, czyli mamy 66 dni i populacja szarańczy, no, na początku tego kolejnego okresu była tyle, tak? No i zwiększa się 5-krotnie, czyli jest tyle, czyli jest 7600 razy 5 do trzeciej. No dobrze. No i teraz, prawda, mamy spróbować wypisać jakiś wzór na L od T. Popatrzmy, no tutaj można powiedzieć, że populacja szarańczy w kolejnych okresach 22-dniowych, po upływie kolejnych okresów 22-dniowych, no tworzy ciąg geometryczny, prawda? Tu jest pierwszy wyraz jest 7000 iloraz, dwóch kolejnych tu jest 5, prawda? Czyli to jest ciąg geometryczny o ilorazie 5. A teraz próbujemy no to jest jakiś taki proces ciągły, wyobrażamy sobie, chociaż oczywiście mógłby być taki, że, prawda, że te szarańcze po prostu mają pewien okres wylęgu i na przykład przez pewien czas ich jest tyle samo i nagle ostatniego dnia wylęgają się, czy w połowie się wylęgają wszystkie i znowuż dorastają. Więc tutaj oczywiście raczej w tym zadaniu chodzi o taką rzecz, że zakładamy, że ten proces jest jakoś ciągle się odbywa, czyli ten wzrost szarańczy jest ciągły, czyli co, czyli mamy 7600 na początku, no i potem jest 5. No, gdyby czas mierzyć właśnie, gdyby jednostką czasu były 22 dni, to jasne, że przynajmniej dla całkowitych T to by taki wzór obowiązywał, prawda? 5 do T. No, ale jeżeli T mamy mierzyć w dniach, no to trzeba by przeliczyć tę jednostkę czasu na te okresy 22-dniowe, czyli trzeba by podzielić T przez 22. I wtedy pytamy się, prawda? Pytamy się, ile okresów 22-dniowych upłynęło od pierwszego dnia wiosny, no i to jest 5 do tej potęgi, prawda? 5 do T przez 22. No i przynajmniej dla T, które jest całkowitą wielokrotnością, tak jak tutaj, no to z powrotem odnajdujemy nasz ciąg geometryczny, prawda? Odnajdujemy z powrotem nasz ciąg geometryczny, no i skoro to jest proces ciągły, to wyobrażamy sobie, że właśnie
właśnie tak będzie T przez 22. Zresztą teraz ta funkcja ma tę własność, gdybyśmy no, zaczęli na przykład w połowie, teraz powiedzmy po 11 dniach i potem odkładali kolejne okresy 22-dniowe, to również byłyby kolejne ciąg geometryczny o ilorazie 5. Również gdybyśmy mieli, no sprawdźmy może jeszcze, do tego wzoru podstawmy na przykład, co się dzieje z tą populacją szarańczy co 11 dni. Prawda? Czyli pytamy się, co się dzieje z populacją szarańczy, czyli jaki jest stosunek L od T plus 11 do L od T. Tak? Pytamy się, czy coś takiego, co się dzieje, jeżeli czas nam wzrośnie o 11 dni. No to zobaczmy, że również to będzie ciąg geometryczny, tylko o innym ilorazie. Czyli tak, 7600 razy 5, no i tu wstawiamy, zamiast T wstawiamy T plus 1, czyli T plus 1 przez 22 i dzielimy to przez 7600 razy 5 do T przez 22. No dobrze, to się skraca. Czyli co? Razem to jest tak. T plus 11, przepraszam, T plus 11. Czyli 5. No i teraz co? Jak dzielimy wyrażenia potęgowo tych samych podstawach, no to się wykładniki odejmują, czyli T plus 11 przez 22 minus T przez 22. No to widać, że niezależnie od tego, jakie było T, to T przez 22 się skraca i zostaje T przez 5 do 11 22, czyli 5 do 1 drugiej. Czyli co 11 dni, czyli populacja się zwiększa pięciokrotnie co 22 dni, a co 11 dni się zwiększa o pierwiastek z 5. Czyli to jest pierwiastek z 5. No z kolei co 44 dni się zwiększa 25-krotnie. No prawda? I teraz zawsze ta funkcja wykładnicza ma taką własność właśnie, że jeżeli czas zwiększa się nam o równe okresy, to kolejne wartości tej funkcji tworzą ciąg geometryczny, no o różnych ilorazach zawsze, prawda? Ten ciąg, iloraz tego ciągu no, zależy od tego, no właśnie od tej podstawy tutaj, no i od tego, jaki jest stosunek tego i długości do tego podstawowego, tutaj do tych 22. No dobrze, ale wróćmy teraz do naszego zadania, czyli to jest tak, czyli to jest 7600, sprawdźmy sobie tutaj 7600 razy 5 do potęgi i to było T dzielone przez 22. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.